Witam, chcieliście to macie, nagram wam swoje piki, noworcy. Dobra, ile sweepów będzie w grze, w całych worcach? Jeden, najdłuższa gra 45 minut, pentakill jeden obstawia. Tutaj daję chemtechowego smoka, bo najczęściej się respi. 3-5 baron steelów, mam nadzieję, że trafił, zastanawiałem się też na 9 plus, ale no dobra, na innym koncie obstawię. Także 3-5, czempiony. Poppy będzie grała na różnych rolach, top, support, dżungla. Aphelios będzie najczęściej pikowanym czempionem. Potężny ADC, więc obstawiam, że każdy będzie chciał to wykorzystać. Orianka będzie najczęściej banowanym czempionem, bo w następnym patchu potężne buffy do niej podchodzą, do niej są robione, także będzie najczęściej banowanym. Rakan, najczęściej umierający champion. Myślałem też na Drell, ale zostawię Rakana. Sylas będzie miał największy win rate. Lubią nim grać na worldsach, jest silnym championem. Dobra, gracze. Showmaker. Tutaj dam Showmakera. Będzie grał największą liczbą championów. Różnymi czempionami będzie grał, także Showmaker, Chovy będzie zabijał solo kille, Tarzan, mniejsza, mam nadzieję, że mi nie zawiedzie, będzie miał największy KDA. Finat, będzie miał najwięcej First Bloodów, orzeszek, tak. Berserker będzie miał Pentakilla, tego jednego co ja tu obstawiłem, jednego zrobił. Czy jednego, no parę zrobił na tych worcach, więc mam nadzieję, że mi nie zawiedzie. Drużyny. Tu jest straszny miszmasz. Movistar obstawiam w tym. Tiwa będzie chciało zakończyć jak najszybciej mecz, więc oni są w tym dobrzy. Tiwa, tutaj Genji będzie miał najwięcej baron steelów. Lubią takie rzeczy robić, więc obstawiam Genji. Sam też, że oni to wygrają. Myślę, że też mnie nie zawiodą. I Mad Lions. Oni przygrywając lubią sobie popikować różne kompozycje, więc mam nadzieję, że też mnie nie zawiodą. Pikną sobie parę czempionów. Ogólnie to nie zapewnia wam wygranej. To są moje piki. Możecie obstawić tak samo jak ja. Jak nie wiecie co obstawiać. Parę tych nagród mam. Z tych wordsów różnych. Także mam nadzieję, że coś trafię i komuś pomogę. Najlepiej róbcie tak, że obstawiajcie na paru różnych kontach, nie? To wtedy macie jakby większe szanse, żeby cokolwiek tam uzyskać. Także powodzenia życzę.